Witam Państwa serdecznie. Po konferencji Latającego Uniwersytetu Leszczynowego w Tłokini naszym gościem jest profesor Grzegorz Kucharczyk, który wygłosił dzisiaj wykład dotyczący Niemiec i mówił o rewolucyjnym charakterze polityki i tradycji niemieckiej. A ja bym od razu zadał takie pytanie, czy to aby nie jest, jest na pewno rewolucja, a czy to nie jest eksperyment? I czym się rewolucja od eksperymentu politycznego różni? Dobry wieczór. No, każda rewolucja, można powiedzieć, jest eksperymentem, który ma na celu stworzenie czegoś nowego, prawda? Nowych Niemiec, nowych Francuzów, nowych Rosjan, nowych Europejczyków, coś tworzymy. Tak jak ta pani Shelley, prawda, która napisała o takim Frankensteinie. O obraz właśnie, czym się rewolucjoniści zajmują, to znaczy weźmiemy tu wątrobę, tu kawałek ręki, tu przyszyjemy, puścimy z prąd i będziemy mieli galwanizowanego trupa. No tak jak kiedyś powiedział Demestre, że w rewolucji nie jest najgorsze to, co ona niszczy, tylko to, co ona tworzy. I właśnie dzisiaj dzięki wspaniałej konferencji w Tłokini, mówiłem to jak Grzegorz Kucharczyk, miałem okazję zaprezentować no właśnie próbkę tego na przykład. Rewelacyjny wykład. No tak, ale Niemcy są krajem rewolucji, są krajem eksperymentu politycznego i społecznego i ten eksperyment, o czym pan dzisiaj mówił, toczy się w zasadzie ciągle. Z innymi krajami tak nie jest. Nawet Francuzi i Rosjanie, którzy mieli swoje rewolucje, no nie można powiedzieć, że to jest kraj rewolucji, natomiast Niemcy są kraj, i to jest kraj rewolucji ze szczebla państwowego, tak? No bo Fryderyk Wielki był rewolucjonistą, ewidentnie, do tego się zgadzamy. Wydał rozkaz przeprowadzenia rewolucji. Taka jest specyfika Niemiec. No tak, taka forma zinstytucjonalizowanej rewolucji, gdzie rzeczywiście jak popatrzymy na inne kraje Europy, mamy do czynienia z taką wyjątkowym przypadkiem, gdzie rzeczywiście od XVI wieku z taką regularnością iście niemiecką mamy właśnie próby projektowania rzeczywistości i w samych Niemczech i oczywiście w otoczeniu Niemiec na nowo. Peryferiach. Reformacja protestancka, oświecenie, marksizm, wszystkie odmiany marksizmu aż do neo-neomarksizmu, wszystkie różne mutacje rewolucji nihilizmu, począwszy od Kulturkampfu bismarckowskiego po pokolenie 68 roku, to są wszystko te odcienie czy kolejne odsłony tej właśnie niemieckiej rewolucji, co jest oczywiście też związane z tym oddziaływaniem na te sąsiednie kraje. Ja mówiłem też w czasie mojego wystąpienia o takim zjawisku swego rodzaju osi niemiecko-francuskiej, gdy chodzi o propagowanie rewolucji, czy też jej jak gdyby konsolidację, to od czasów reformacji protestanckiej, filozofii idealistycznej i czy wcześniej jeszcze oświecenia. I tutaj rzeczywiście mamy do czynienia, no takim uosobieniem w naszych czasach tej osi jest niejaki Daniel Cohn-Bendit, prawda? Tak. Bohater, twórca komun we Frankfurcie nad Menem, gdzie eksperymentowano z tożsamością seksualną dzieci. No i jak wiemy też bohater tych studentów w Paryżu w maju 68 roku, którzy za nim się wstawiali, pisząc, że zabrania się zabraniać, prawda? No, no to tak. Jest taki właśnie przypadek klasyczny. A czy to nie jest tak, że Niemcy się sami do tych eksperymentów niejako zgłaszają, że oni aż przebierają nogami, żeby to właśnie u nich taki eksperyment przeprowadzić? Znaczy ja teraz tworzę taką trochę sztuczną konstrukcję, no bo wizja jest taka, że eksperyment rewolucyjny dokonuje się w Niemczech za zgodą Niemców, ale też mam inną wizję, że rewolucja jest narzucana, prawda? Że może być tak, że jakaś organizacja powoduje, że w innej organizacji eksploduje bomba rewolucyjna, prawda? Mamy rozmaite koncepcje dotyczące rewolucji bolszewickiej w Rosji. Jak to jest z Niemcami? No właśnie, a propos rewolucji bolszewickiej w Rosji, kto ten wagon tam zaproponowany eksportował do Rosji? No ponoć Niemcy, ale wagon jechał ze Szwajcarii, tak naprawdę nie wiadomo, a pan Wartburg był potem w rezerwie federalnej, jednym z twórców tej rezerwy. Więc na tym tyle różne koncepcje się snują, one są nawet spisywane i kolportowane. Ja bym się nawet do tego przychylił, ale... No. Ale wracając do tego pytania, to oczywiście jest zasadne pytanie, na ile to była rewolucja oddolna, na ile to był proces sterowany.
Ale jak popatrzymy na tę, można powiedzieć, pierwszą kostkę domina, która runęła na początku XVI wieku, czyli rewolucja, reformacje protestanckie, no tu ewidentnie oczywiście, mimo rzecz jasna różnych gier, powiedzmy wątków hanzeatyckich, wątków rozgrywania różnych książąt Rzeszy swojej, czy próby poszerzenia swoich możliwości politycznych względem cesarza z dynastii Habsburgów, no to jednak najistotniejsze było to, co działo się w umyśle, w sercu, w duszy człowieka, który być może, gdyby tą walkę duchową wygrał, mógł być wielkim świętym Kościoła. Nigdy nie wiadomo. Mowa oczywiście o księdzu Marcinie Lutrze. No bo idee mają swoje konsekwencje. I w tym przypadku rzeczywiście to, co działo się w jego umyśle i w jego duszy, stało się rzeczywiście przyczyną całego ciągu wydarzeń. Z tym oczywiście związana była może nawet w tym przypadku najistotniejsza nie była jak gdyby czynne współsprawstwo, tylko bierność tych, którzy powinni strzec na przykład wtedy wiary katolickiej. Na przykład bierność biskupów, bierność wielu opatów, bo całe wspólnoty runęły nagle z dnia na dzień. No właśnie, a Fryderyk III Saski, który go zatrzymał, dobrze mówię? Na zamku. Na zamku, w Wartburgu, gdzie te zamków, ślimaki były I susły. I susły. Gdybyż to o susły chodziło. To był przecież katolik, modlił się gorąco, krzyżem leżał i trzymał Lutra, który rzekomo tam tłumaczył Pismo Święte na niemiecki oraz różne inne rzeczy pisał, co oczywiście jest nieprawdą, bo musiałby nie spać i nie jeść, żeby to wszystko napisać, i to też dwoma rękami. No więc bierność katolików niemieckich, no można powiedzieć gnuśność nawet, doprowadziła do tego, a może nawet to tam, interesowność katolików niemieckich, prawda? Może tak powiedzmy, czy interesowność Niemców pierwszym krokiem ku rewolucji wewnętrznej w państwie niemieckim. No to jak to mówił kiedyś arcybiskup Fulton Sheen, grzech rodzi niewiarę. Mhm. I tym grzechem na przykład, patrząc od strony społecznej w Niemczech wtedy, no było paserstwo, czyli współudział w obrocie dobrami ukradzionymi. Mhm. Mowa o zabranych ziemiach kościelnych, które stwarzały też właśnie tą wspólnotę interesów, prawda, że złodziej i paser, to jest wspólnota interesów i na tym budowano całe też wsparcie społeczne, prawda? Tworzy się nowa grupa ludzi, którzy swoje bogactwo i bogactwo swoich rodzin czerpią właśnie na przykład z dóbr poklasztornych. Mm-hmm. To zbadano na przykładzie Anglii XVI-XVII wieku, gdzie całe rodziny, które potem będą podporą tak zwanego stronnictwa whigowskiego na przełomie XVII-XVIII wieku, oni swoje dobro materialne czerpały właśnie z fortun, które pochodziły ze złodziejstwa. To znaczy, no wiadomo, król ukradł dobra klasztorne po 1534 roku, ale ukraść można tylko raz, prawda? No nowe kochanki, wojny i tak dalej, wszystko to kosztuje, więc trzeba puścić w obieg, więc redystrybuowano w ten sposób ukradzioną własność i tworzono właśnie taką wspólnotę właśnie prano ludzi zainteresowanych. Prano pieniądze po prostu, prano pieniądze. Tak, albo właśnie dokonywano transferu bogactwa, jak to się ładnie mówi dzisiaj. I do tego jeszcze prano sobie sumienia. Notabene Henryk VIII umierał w świadomości, że umiera jako dobry katolik, bo wcześniej, krótko przed śmiercią, wydał jeszcze dykty karzące śmiercią wszystkich tych, którzy negują realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, którzy negują walor celibatu. I w oparciu o te dekrety jego katolicka córka Maria, królowa Maria Katolicka, wykonywała po prostu dekrety tatusia, za co w propagandzie protestanckiej została oskarżona jako Bloody Mary. To jest właśnie niesamowite, że królowa Maria jest krwawą Marią, a królowa Elżbieta jest czysta jak anioł, prawda? Która kazała wnętrzności wypruwać takim ludziom, chociażby jak święty Edmund Kempion i wielu innym świętym katolickim. Standardowe postępowanie w procesach religijnych w Anglii XVI wieku. Miałem pytanie, ale mi umknęło. Może wymyślę inne. Nie wiem, czy pan wie, ale kiedy dokonywało się Sacco di Roma i oddziały niemieckich pikinierów maszerowały wprost na Watykan, naprzeciwko wyszła delegacja biskupów, a wśród nich był Gumprecht Hohenzollern, kanonik bamberski, brat rodzony Albrechta Hohenzollerna.
kurczę, to mnie tak fascynuje, skąd on się tam wziął i jak on się tam znalazł. I w jak, oczywiście ci knechci pobili go dotkliwie i prawie, że wrzucili do Tybru. Co on tam robił, z jaką misją tam się znalazł? Ja nie mogłem tego znaleźć nigdzie, ale mamy no, kulminację rewolucji protestanckiej, tak? Czyli rozprawę z Rzymem, w dodatku filmowaną przez cesarza, czyli tak naprawdę kulminację katolickiego cesarza, kulminację rozprawy pomiędzy papiestwem a cesarstwem. Tak? Takie ekumeniczne przedsięwzięcie. No jest, jest ta klasyczna książka Kazimierza Morawskiego Sacco di Roma. Przeczytałem, ale, nie daję tam odpowiedzi nie ma, tam nie na to nurtujące na ten pytanie. Temat. Natomiast ja też tutaj jej nie udzielę, aczkolwiek z drugiej strony no, no to pokazuje jednak, że chociażby właśnie ten ród Hohenzollernów jest dobrym przykładem, że to pęknięcie przechodziło też przez samą rodzinę, prawda? No bo jednak ta linia katolicka Hohenzollernów została i przecież no, biskup warmiński na początku XIX wieku też był o nazwisko Hohenzollern właśnie z tej dynastii, tylko z tej bocznej katolickiej linii. Jak wiemy, Hohenzollern z katolickiej linii też szykował się w 1870 roku do przejęcia tronu Hiszpanii, co stało się przyczyną jakże głupiego wypowiedzenia wojny przez Napoleona III Prusom, co jak wiemy skończyło się niezbyt dobrze dla Francji. Natomiast no, tak ta epoka wyglądała. To była epoka rzeczywiście wielkiego duchowego zamętu, gdzie wielu odpadało od wiary, a od tych, których by się w sposób naturalny by oczekiwało wsparcia dla wiary czy dla kościoła, no to tego wsparcia nie było. Tutaj postawa cesarza Karola V jest dobrym przykładem. Ten, który właśnie, którego wojska złupiły wtedy Rzym, gdzie dochodziło do rzeczywiście rzeczy zatrważających, gdy chodzi o bluźnierstwa i bezczeszczenie Najświętszego Sakramentu. Jak iluż męczenników wtedy Najświętszego Sakramentu było, iluż księży, którzy w ostatniej chwili spożywali konsekrowane hostie, żeby nie dostały się w łapy naszych odłączonych braci zza Alp, to tylko właśnie chociażby w tej książce wspomnianej Morawskiego o tym jest. Natomiast no, Karol V, jego polityka w samej Rzeszy Niemieckiej, czy w cesarstwie, dokładnie w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego wtedy była mocno dwuznaczna. Też oczywiście on starał się grać na różnych fortepianach, ale tak a propos fortepianów, źle mu to wychodziło. Była to postać no, co najmniej dwuznaczna, jeżeli nie trójznaczna polityka cesarska wobec... Znaczy, no, ja miałem wrażenie, czytając Morawskiego i w ogóle zajmując się tą sprawą Sacco, ponieważ robimy komiks o Sacco, będzie wstrząsający tajny zupełnie. Współpracownik mnie poinformował. No, wstrząsający zupełnie, no to... No to jest zemsta za triumfy papieży nad Hohenstaufami. Po prostu tak to chyba wygląda, że Karol po prostu wziął odwet za i poczuł się wtedy spadkobiercą dawnych tradycji cesarskich. No właśnie, że też może. Dobra, ale to wróćmy do tych katolickich odłamów rodziny Hohenzollern, bo ciągle do tych Hohenzollernów wracamy. Czy to aby rzeczywiście byli dobrzy katolicy, bo może po prostu to było pęknięcie interesowne w tej rodzinie. Oni mieli coś do załatwienia i po jednej i po drugiej stronie. Tylko, że wtedy w tych Włoszech na moście Ponte Sisto chyba no nie było nikogo odpowiedniej kategorii, kto by kanonika Bamberskiego zrozumiał oraz jego postulaty, a żołnierze, którzy tam maszerowali, potraktowali go źle. No jakie były motywacje, trudno powiedzieć, chociaż przypomnijmy, 1529 rok Sacco di Roma, to 1527, no to są dwa lata po ustanowieniu pierwszego księstwa protestanckiego w Prusach, księstwo pruskie, prawda, na którego czele stanął Albert Hohenzollern, dawny wielki mistrz zakonu krzyżackiego. I cały ten traktat krakowski, który to regulował, no jak wiemy, przewidywał dziedziczenie tego księstwa w linii męskiej Albrechta. No jak wiemy, Albrecht miał tylko swojego jedynego syna, który wariata. Był na słowo chory, Albrecht Fryderyk, i wokół niego roztoczono kuratele i wokół jego paru braci Albrechta, prawda? Którzy tak się stało, że też umierali bezpotomnie i była realna szansa na początku lat 60. przyjęcia tego Lenna. No ale i co ciekawe, z tego dziedziczenia byli właśnie wyłączeni, była wyłączona ta linia, która została przy kościele. Prawda? No to rzeczywiście, może dobrze, to uwierzmy w katolicyzm Hohenzollernów. Nie no, akurat ta linia potem już miała rzeczywiście
tylko do stracenia, albo inaczej, miałaby więcej do zyskania, gdyby wyparła się wiary. Aha, no ale pozostała. Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu profesorowi Kucharczykowi, że zaszczycił nas rozmową i wygłosił wykład na naszej konferencji. Mam nadzieję, że przed nami kolejne konferencje latającego Uniwersytetu Leszczynowego, a profesor Kucharczyk, profesor Trojanowski będą jeszcze raz naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję.